Cześć, witam serdecznie, Wojciech Kopytek. W dniu dzisiejszym chciałbym mówić kwestie związane z rozwiązywaniem problemów, z pokonywaniem trudności. Każdy z nas posiada swoje własne, nabyte, wyuczone, dobrze opanowane metody radzenia sobie z problemami, z rozwiązywaniem problemów, z pokonywaniem trudności. Jednak chciałbym wskazać Wam, jak najlepiej jest to robić tak, żeby ponieść jak najmniejsze koszty. Po pierwsze, musimy dokładnie zdefiniować problem, czym on jest i jaki to rodzaj problemu. Następnie przemyśleć, jaki jest sens rozwiązywania tego problemu, bo być może po przemyśleniu, w nowej perspektywie, ten sam problem będzie ukazany w zupełnie inny sposób i okaże się, że tak naprawdę nie ma sensu go rozwiązywać, gdyż w nowym spojrzeniu dane zagadnienie przestało być problematyczne. Myślę, że przy każdym rozwiązaniu problemu warto jest przemyśleć korzyści, jakie z niego płyną, no ale to jest, że tak powiem, taka wisienka na torcie. Każdy zastanawia się nad danym zagadnieniem, które z jego subiektywnego punktu widzenia jest problematyczne, myśli o korzyściach. Ale jest też druga strona medalu. Każdy ruch wykonany w naszym życiu zmienia pewną sekwencję wydarzeń, która ma nastąpić i czasami warto jest się zastanowić nad tym, czy przypadkiem rzekome rozwiązanie tego problemu nie stworzy nam nowych trudności w życiu. To, co dla innych jest dobrym rozwiązaniem, dla innych może być stworzeniem kolejnych, całkowicie zbędnych problemów. Koszty. No, dobre pytanie. Kiedy przystępujemy do jakiegokolwiek działania, warto jest siebie samego spytać nie co mogę zyskać, ale co mogę stracić. Bo czasami po przemyśleniu, po dokonaniu pewnego bilansu zysków i strat, okazuje się, że straty mogą być znacznie wyższe niż zyski, w związku z czym lepiej jest nie ruszać danego tematu. Oczywiście są błędy w zachowaniu ludzkim, które mogą zwiększyć ilość szkód, ale są też problemy, które wymagają rozwiązania i w ich przypadku na pewno zyski przewyższają straty, w związku z czym bardzo często jest też warto podjąć działanie. Bardzo często zaniechanie działania jest gorsze niż jakiekolwiek złe działanie, w związku z czym poprawna analiza sytuacji jest ważniejsza tutaj niż samo podjęcie jakichkolwiek kroków. Przy każdym rozwiązaniu problemu trzeba zastanowić się, czym dysponujemy, jakimi zasobami dysponujemy, jakie są nasze źródła wsparcia. Co jest zasobem? Zasobem jest rodzina, przyjaciele, znajomi, pieniądze na naszym koncie, majątek, który posiadamy. Zależy się oczywiście od tego, czego dany problem dotyczy. Dlatego, że każdy problem ma zupełnie inną, niepowtarzalną charakterystykę. Trzeba zastanowić się nad tym, co wiemy na temat danego problemu, na temat tego, jak wygląda jego struktura. No, to już wcześniej o tym mówiłem. Warto jest przy tym przeprowadzić taką burzę mózgów. Przemyśleć to, co możemy zrobić i jak możemy zrobić. Pospisać swoje pomysły na rozwiązanie tego problemu, a później wybrać te, które spośród tych wszystkich pomysłów, które nam przyszły do głowy, są najlepsze i najłatwiejsze, najbardziej konkretne, jeżeli chodzi o ich wdrożenie do działania. No, niektóre pomysły mogą być, że tak powiem, całkowicie urwane z sufitu i koszty wdrożenia tych problemów mogą być wyższe niż zyski, ale są też na pewno takie problemy, są też takie, przepraszam, pomysły, które są bardzo łatwe, proste do wdrożenia i myślę, że mogą przynieść bardzo dużo korzyści. Następnie należy wybrać najlepsze z tych pomysłów, z tych, które się oczywiście nadają do wdrożenia i opracować plan, przemyśleć, co mogę zrobić, biorąc pod uwagę moje zasoby, umiejętności, kwalifikacje, znajomości itd., żeby rozwiązać dany problem. No, kiedy już dokonamy tych przemyśleń, przeanalizujemy ten plan, poczynimy pewne założenia, przygotowujemy się do działania, wykonujemy pierwszy krok, zastanawiamy się nad tym, czy wszystko nam poszło dobrze. Jeżeli nie, to modyfikujemy nasze postępowanie. Następnie wykonujemy kolejne kroki. Najważniejsza rzecz.
na końcu należy sobie pogratulować. Ale nie mówić, że mi się udało, albo mi się nie udało, bo nie ma nic mi się. Wszystko, co się udaje, bądź nie udaje, jest zależne od naszej siły sprawczej. To jest też bardzo ważne. Bardzo wiele naszych problemów bierze się stąd, że udajemy, albo głęboko wierzymy w to, że nie mamy siły sprawczej i czekamy, aż bieg wydarzeń sam za nas rozwiąże nasze problemy, bądź poukłada nasze sprawy. Tak w życiu nie ma. Nie ma nic za darmo. Nie ma darmowego obiadu. W związku z czym wszystko, co robimy w życiu, wynika z naszego działania albo z naszego zaniechania. Tak jak powiedziałem wcześniej, zaniechanie, czyli brak działania, jest gorszy niż jakiekolwiek inne działanie. Bądź jakiekolwiek działanie. Mierz o to, czy ono będzie dobre czy złe. I sprawczość polega na tym, że definiujemy siebie jako osobę sprawczą, tak? Więc nie mówimy udało mi się, nie udało mi się. Mówimy tak, zrobiłem to, tak, świetnie mi wyszło, albo tak, zrobiłem to. Tylko że odniosłem porażkę. No, ale wtedy zmuszamy siebie do refleksji. Jest bardzo trudne, nie każdy to potrafi zrobić. I do ponownego przeanalizowania tego naszego planu, bądź naszych wszystkich działań, które do tej pory podjęliśmy i zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę należy zmienić w naszym postępowaniu albo w nas samych, bo prawda jest taka, że czasami problem nie leży w świecie zewnętrznym, w naszym otoczeniu, w relacjach z ludźmi, problem nie leży w naszej firmie, w naszej pracy czy gdziekolwiek indziej. Bardzo często źródłem problemu jest bałagan, jaki mamy we własnym życiu, a prawdę mówiąc we własnej głowie i we własnym sercu. Więc jeżeli chcemy, żeby ten bałagan zniknął, to musimy być szczerzy wobec siebie, a to wymaga bardzo dużo wysiłku. Powiem szczerze, że nie każdy to potrafi zrobić. Bardzo wielu ludzi, z którymi się spotykam na stopie zawodowej, bardzo wielu moich pacjentów, wychodzi z mojego gabinetu, wściekłych, że spowodowałem, iż musieli skonfrontować się ze swoimi słabościami, ze swoimi lękami, ze swoimi problemami, z tym, co sami przed sobą chcieli ukryć. No ale terapia nie ma być przyjemna. Terapia ma być skuteczna. Czasami boli. Ale to jest tak jak niektóre zabiegi chirurgiczne. Gdyby były robione na żywca, bez znieczulenia, byłyby bardzo bolesne, ale one mają na celu ratowanie ludzkiego życia, bądź polepszanie zdrowia ludzkiego. W związku z czym czasami pewien ból prowadzi do lepszej rzeczywistości, do lepszego komfortu życia. W związku z czym, aby pewne problemy rozwiązać, trzeba mieć naprawdę... Właśnie, co trzeba mieć? Dzisiaj mi się niecenzuralne słowo, którego tu nie chcę użyć, ale trzeba mieć bardzo twardą postawę, być bardzo mocno zdeterminowanym do tego, aby osiągnąć zamierzony cel. Na co dzień pracuję w nauce terapii pozabehawioralnej, w związku z czym działanie w tym nauce terapeutycznym ukierunkowane jest na konkretny cel, na osiągnięcie konkretnych celów, które pacjenci sami sobie wyznaczają. To pacjent decyduje o tym, kto będzie mu pomagał, gdzie konkretnego terapeuty, a później pacjent decyduje o tym, w przypadku terapii pozabehawioralnej, jakie problemy chce przepracować w terapii. Psychoterapeuta jest takim pomocnikiem, który pomaga mu dopłynąć do portu docelowego. I to jest to, co zawsze mówię moim pacjentom na pierwszym spotkaniu. Czasami się nie uda dopłynąć do portu docelowego z różnych przyczyn. Często się, tak powiem, terapia kończy sukcesem, czasami porażką, natomiast więcej sukcesów niż porażek. To zależy też od zaangażowania pacjenta. Dlaczego od zaangażowania pacjenta? Ponieważ akurat w nauce terapii pozabehawioralnej terapia trwa też pomiędzy sesjami. I nie wszyscy pacjenci są na tyle mocno zdeterminowani, aby chcieć pracować nad sobą, wykonywać zadania domowe, które zadaje i być tak naprawdę rzetelnymi i szczerymi wobec samych siebie. W związku z czym ten bałagan wewnętrzny, który ludzie mają w swoim myśli, w swoim sercu, też w swojej duszy, powoduje, że odnoszą porażki, a nie sukcesy. Okej. To było na tyle.
Jeżeli podobają Wam się moje filmy, będę wdzięczny za łapkę w górę na Facebooku, na LinkedIn czy na YouTube. Zapraszam na mój kanał na YouTube, zapraszam na mój kanał na LinkedIn, zapraszam na mój profil firmowy, na stronę firmową na Facebooku. No i oczywiście zapraszam również na moją stronę internetową pod adresem www.wojciechkopytek.eu. No i łapka w górę, ok? Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Cześć.